Grudziądzu 17 listopada odbył się 16 konkurs chórów województwa kujawsko-pomorskiego o Puchar Marszałka. W ramach konkursu odbyły się przesłuchania konkursowe, a także koncert orkiestry Państwowej Szkoły Muzycznej w Grudziądzu. Kryształową kulę i 1000 zł wyśpiewał dziecięcy zespół z Torunia, zdobywca Grand Prix 14 konkursu chórów amatorskich województwa. Dodatkowo nagrodę otrzymał również od marszałka województwa. Pierwsze miejsce zajął chór Skądinąd z Unisławia, drugie Halka z Inowrocławia, a trzecie Echo z Grudziądza i Chorus Kulmensis z Chełmna. Wyróżniono również chór Halka i Dzwon z Bydgoszczy oraz Konanima z Torunia. Niesamowite wyróżnienia. To prawda, to znaczy jest deszcz nagród, który po prostu mnie zaskoczył, szczególnie ta niezwykła nagroda pana marszałka, czyli voucher na 10 tysięcy złotych. No fantastycznie, to pomoże nam w organizowaniu właśnie kolejnych udziałów w konkursach. Jeszcze może dwa słowa na temat chóru, od kiedy istnieje. Chór powstał w 1994 roku i właściwie przez to, że przez różne reformy szkolne, on zmieniał się, były to dzieci trochę młodsze, potem się ułożył na klasach gimnazjalnych i tak od kilku lat pracuje właśnie w tym składzie. Znaczy skład się zmienia co roku tak naprawdę. Ale tytuły również pewnie, znaczy nagrody. Nagrody tak, nagrody rzeczywiście przywozimy co roku. Dwa lata temu przywieźliśmy nagrodę główną Grand Prix z Włoch, konkursu chórów szkół dziecięcych. Dzisiaj takiego zaskoczenia nie ma. Jest zawsze zaskoczenie, dlatego że jesteśmy jedynym chórem dziecięcym, oprócz tego są chóry mieszane, chóry młodzieżowe, które są zazwyczaj jednak lepiej plasowane, także jest to zaskoczenie i bardzo miłe, przyznam się. No dzisiaj same nagrody, praktycznie od dawna w chórze? Od 2 lat, tutaj koleżanka. Nie, od 3. Tak, od 3. Pierwsze 3 klasy gimnazjum. Pierwszy taki tytuł w tej konfiguracji? Nie, byliśmy już w Szwajcarii, byliśmy w Bułgarii. Byliśmy we Włoszech, zdobyliśmy 2 lata temu we Włoszech nagrodę też Grand Prix, także no naprawdę mamy sukcesy, odbywamy i staramy się, żeby było jeszcze lepiej. Światło fleszy już, że tak powiem, jest we krwi. Tak, mamy już to wszystko wyćwiczone. Konkursu chórów województwa kujawsko-pomorskiego o Puchar Marszałka województwa.
ocenia. Bardzo pozytywny stopień przygotowania chóru pod względem organizacyjnym oraz, co ważne, pod względem artystycznym i merytorycznym. Brawo! Chóru nauczycielskiego Con Anima z Torunia. Chóru Dzwon z Bydgoszczy. Zapraszamy dyrygentów wyróżnionych. Prezydenta miasta Grudziądza dla chóru Korrespondencji z Sorna. Jawsko-Pomorskiego dla chóru męskiego Echo z Grudziądza. Proszę jeszcze nie krzyczeć. Za zajęcie ex aequo trzeciego miejsca. Teraz.
bardzo serdecznie proszę. Związek Chórów i Orkiestr, Oddział Pomorski w Toruniu. Ponieważ był specjalistą z branży zawodowej i założycielem, długoletnim działaczem, dośmiertnym patronem, miło mi będzie wręczyć dyplom okoliczościowy dla Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Warszawie z okazji jubileuszu. I serdecznie proszę członka honorowego Zarządu Głównego SEP, pana magistra inżyniera Tadeusza Dążackiego, o odebranie i przekazanie tej statui do Zarządu Głównego. Serdecznie proszę. Jest obecny.